Słowa Ewangelii według świętego Marka. Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod stopy twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, skądże więc jest tylko jego synem? A wielki tłum chętnie go słuchał. Dzisiejszy bardzo krótki, trzywersowy fragment dobrej nowiny poświęcony jest kwestii bardzo istotnej dla Żydów. Jezus porusza kwestię tożsamości Mesjasza. W gronie uczonych żydowskich dochodziło do sporów o to, czy Mesjasz będzie tylko człowiekiem, czy synem Boga. Jezus na podstawie słów Pisma wykazuje, że Mesjaszem jest jednorodzony Syn Boży. Ewangeliści Łukasz i Mateusz wykazują w genealogiach Chrystusa, że jest on synem Dawida, potomkiem królewskiego rodu. Marek od początku swojej Ewangelii konsekwentnie wykazuje dwie istotne prawdy, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym. Zbliżamy się powoli do finału narracji Marka, do wyznania wiary, jakie złożył setnik w godzinie śmierci Chrystusa. Ten prawdziwie był Synem Bożym. Nie wszyscy przyjmują prawdę, że Jezus jest Synem Bożym. Już w pierwszych wiekach pojawiły się błędne nauki, herezje, próbujące pozbawić Jezusa tytułu Syna Bożego, albo przynajmniej ograniczyć go do pojęcia adoptowany Syn Boga. Przeciwko tym herezjom wypowiadali się wielcy ojcowie Kościoła, a jednym z koronnych argumentów była prawda o przebóstwieniu człowieka. Jeśli Jezus nie jest Synem Bożym, to nie może być pośrednikiem między ludzkością a Bogiem i nam samym nie może dać udziału w bóstwie, jeśli go sam nie posiada. Przy okazji podejmowania zagadnienia synostwa Bożego dotykamy zatem naszego powołania. Prawdą chrześcijańskiej wiary jest nauka ojców o naszym przebóstwieniu, czyli o naszym udziale w bóstwie Chrystusa. Jesteśmy powołani do tego, aby wespół z Chrystusem królować w niebie. Ucieszmy się tą dobrą nowiną na dziś i módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy nigdy nie odrzucili tego wielkiego daru.